Zaczynamy kolejny dzień tygód, nowy tydzień, nowy my, nowi my. Nowi starzy my. Nowe nadzieje dla Bizona. No i tak. Zaczynamy od dzisiaj. Jest taka akcja, że muszę wziąć to na pewno. Pościągam tutaj koła. Wezmę sobie ten stół bliżej. Więc to mi się tu przyda. O, proszę bardzo. Smali jakiś. Tak. Zaczynamy od tego, że to trzeba wyjąć. I to, bo to może sobie musimy kupić, a ja nie wiemy jakie one są, bo nie tak. I co? Będę wyciągał. Będę to wyciągał dzisiaj. Śrubokręt jeszcze jakiś. Ale zanim to wam pokażę. Stachu wziął ten. Podczepił gardziel, bo będziemy zakładać i myję dimerem, żeby to wszystko ładnie zeszło. Ten smar trochę tak się smar, no ten olej zapiekł się konkretnie. Od razu chyba wezmę ten. Co? Uszczelniacze wymienię na tych, bo jak to założymy, to znowu będzie kapać. A na tym? Tak. No ja też tak myślałem, że tak trzeba zrobić, bo później będzie ciulowy dostęp. Ciulowy dostęp będzie i zażegana gardziel będzie. Będzie tam się zbierał ten syf cały. No i tak. Nie biorę sobie śrubokręcik. Tak. Proszę państwa, mamy to. Czy tu są dwa łożyska? Chyba tak. Dwa łożyska tu są. Jedno zaczęło już schodzić. Tu też widzę dwa łożyska. Dobra. Niech tam stygnie to. A my idziemy na górę zaraz do alternatora. Tam trzeba gdzieś ściągnąć. Tam po dwa łożyska jest w tym. Co? Siła. Siła Polechowica. O kurwa. Ile naleciało. Ile już naleciało, ty. Trzeba, że nie ma zaworu, żeby zakręcić ten. A no nic. Nie patrzę, żeby wiesz co, jak zamknie się, się wciśnie, czekaj, czy przestanie lecieć. Z tymi o-ringami to jest, kurde, przerąbane. Dobra. Tu mam, to na szczęście prosta konstrukcja. Powyciągać tylko 17-kami i będziemy mieli koła. Dzisiaj to taka wymiana łożysk w napinaczach. Cały dzień, potem wkładanie gardzieli, wjazd z headerem i podajnika. Tyle nam zostało. Już użyłem podajnik, ten drugi kłosowy. Zobaczymy jak wtedy będzie się kręciło. Pokażemy wam jak rura działa. To 19, nie 17. O panie. O panie. Dziewiętnastka jest jedna tu. Druga tu. Pam 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 pam. Pam 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 pam. To idzie gładko i przyjemnie. Nie ma problemu. Także jest dobrze. Także jest fajnie. Zobaczymy tu. No właśnie, fajnie też na kombajnie. Ale to też idzie bardzo przyjemnie. Dobra, bateria mi padła, jak wam tam mówiłem. Tak, alternator wyjęliśmy. Już byliśmy po łożyska nawet rozebrany. Stachu już to składa, ja składam tu napinacze. Zobaczcie jakie NSK Bearing, co widzicie tego pana tam w tle, to jest przedstawiciel tej firmy. Kupiliśmy, dostaliśmy z NSK łożyska w końcu, bo wcześniej jak byliśmy to nie było, ale w końcu się udało. Sam to łożyska do tych, do napinacza paska do gardzieli, mówię, no do gardzieli co napędzają header. Z boku na taką korbkę. One są i co? Nabijamy je na tą tulejkę. Dwa tu łożyska idą, dwie sztuki takich łożysk.
nie grzeje ich, bo mają ten gumowy pierścień, to mogą się zepsuć. Nabijamy sobie w ten sposób i sobie wkładam i wchodzą ładnie. Jeszcze dojdzie. Już doszło. Tu się wybijamy. Pyk. Bierzemy sobie kolejne NSK łożysko, NSK Bearings. Już nie firm, już nie reklamy. Proszę bardzo. Bo później będą reklamacje. Premia będzie stała na robocie za reklamę. Premia, premię, kurde. Premia na robocie będzie. Dobra. No i tak. Ubijemy sobie. O, nie ma znaczenia. Siedzi. Teraz nabijamy tu. O, ładnie wchodzi. Dociągnie się na kreteczkami. Proszę bardzo. Podkładeczki sprężyste. Dam oryginalne nakrętki. Wcześniej nie było samokontrujących, to zakładali podkładki sprężynujące, które zapobiegają odkręcaniu się śrubą. Podobno ktoś to wymyślił i tak działa. O. Dobra. Pyk. Widzowie, mam tu alternator zregenerowany przez nas. Proszę bardzo. Kręci się luksus teraz. O, 19 do napinacza, 24 do pokrywy zaworowej. No nie wiem. Zobaczymy, może się wyreguluje. A, tu jest ten napinacz, dobrze, ja widzę. Ale to po chińsku zrobione. Popuszczę go, bo paski nie naciągnę pasków później. A no jest coś takiego. Ciekawe, czy osłonkę mogę tu odkręcić, czy to jest z dwóch stron kręcone. Z tamtej strony jest, mam nadzieję, że tylko z jednej strony tam są zaspawane te nakrętki, bo nie ma jak tam w łapy wsadzić nawet. To osłonę sobie zdajemy, będzie mi wygodniej. Kłaść paski do... A! Ktoś tam się pytał, patent na tę chłodnicę. No to proszę bardzo. Dwie chłodnice. Jedna jest tutaj wlutowana. Przelutowane jest takie wejście. Wyjście na drugą, taki łącznik. Jest specjalny zrobiony stelaż pod nie. Wydłużony jest stelaż. No i co? Kosz jest dołożony. Tak jak powinno być oryginalnie. I co jeszcze? Dlatego ten kosz tak wystaje u nas, bo tu są dwie chłodnice. Na dole też są dolutowane te przejściówki takie. I cała filozofia tak naprawdę. No nie i tak to wygląda, jak widzicie, nie? Proste, na dwa korki, drugiego korka nie ma. I tak. Co? Odkręcę sobie ten. To pokrywę tutaj. Przełożymy paski. A zanim przełożymy paski, to założę sobie uszczelkę pod głowicę, pod pokrywę zaworową. O. Oryginał osłona. Niebieskich też takie były w rekordach, żeby na silnik leciało powietrze z chłodnicy. Chłodnica daje dobrze, są widać, że czyste, dobrze sobie chodzi, bo tak tu daje taki podmuch powietrza jest konkretny tutaj na silnik, że coś pięknego. O. Dobra, odkręca się. Czyli chyba jest jakoś tam załapane to. Teleportnęliśmy się chwilę w czasie. Już założone. Musiałem użyć parę słów mechanika. Na K. I poszło. I napięliśmy. Sam mi tu przyszedł, pomógł napiąć. Rurą pyk odciągnął i jest fajrant. I było elegancko napięte. Także jest git. O. Tu drutem złapał jakimś. No i to pójdę po tretytkę. Ja na tretytkę zaraz. Na tretytkę to zapnę i będzie na tretytkę spięte. Bo i tak muszę iść po
Po co? Po osprzęt do filtra oleju. Pyk. Jeszcze tu muszę blaszkę założyć na górze od razu. Jak już jestem, jak wiem, że podajnik dobrze chodzi, może ją od razu teraz zakręcę. Dobra. Dobra. O. Dobra. Witam pana inżyniera. Co tam ciekawego powiesz? Dwóch inżynierów. Aha, dwóch, jest i czerwony. Ze swoim sprzętem. Drabiną widzę. Gdzie się dokręcił? Dobra. Do wyjebania. Do wyjebania. O, o. Dobra. Wsadzam w kieszeń. Otwieramy zbiornik i wchodzimy. Będę musiał żmijkę przykręcić. Będę musiał tą żmijkę przykręcić. Nie wiem, czy tego pierw teraz nie zrobię. To dopiero wezmę. Chcecie taras? O, blocha solidna. Co by nie mówić? Kurwa, ciężka jest jebana. Kurwa. Dobra, muszę wejść do zbiornika teraz. Ja mordo. Dobra. No powiem wam, że żmijka tu jest solidna w tym zbiorniku. Instalacja jest przerwana. Filtr oleju. Jeszcze te. A tu mam tu jakieś nakrętki w kieszeni. Chyba będzie to. Chyba będzie to. Ojejku. Się odbija jedzenie. Kolizyjnie wyjść ze zbiornika. Dobra. Daniel, bierzesz tę jałówkę? Bierzesz tę jałówkę? Zostaw, ten klocek musi być. Pompa w 60 dana to
Musi się nawrócić. Czekaj, weź tego karszera jeszcze stąd. Wyjebać ten karszer. Daj jeszcze do tyłu możesz. Jeszcze deko możesz. Dobra. Proszę to kurwa, żeby dowodzący tu. No, lata i patrzy. Jeszcze musi się poprawić. Do tyłu się nie cofnie kombajna, bo już w drzwi. Uważaj na koło. Rzeczywiście w lewi, nie? W lewi to było. Tak, dostanie obciążenia, to aż tak w lewi będzie tak. Nie co? Nie, mister nie wyrobi. Nie wiem, czy jeszcze... Weź sobie do przodu, tam prawo, jeszcze bardziej dalej do tyłu. Jeszcze będzie. Dobra, i teraz drugą. Koło i teraz drugą, dawaj. Przejdzie. Przejdzie. Dawaj. No stop, bo kombaj do tyłu jedzie. Dobra, i teraz nawijaj. Teraz, tak. Daj mu wyżej. Dobrze daje ta pompa. Kurwa, aż cały tym na wolnych obrotach i... Kochane, jeszcze 10 cm brakuje w tej. Jeszcze jakbyś się nawinął, tak, 10 cm. Nie ruszamy tego nawet. Jest odpowiednia długość od tego. Tak, te panewki. Odpowiednia długość musi być, jest w książce napisane ile. Co? Dawaj. Co ty, nie da rady. On kopie 8 ton, przypniesz to w ogóle? Jeszcze. Ty, a jakby popuścił łańcuch jeden? Jeszcze trochę odbij. O, muszę być, dawaj do góry. Do góry. Kurwa, ale śniebnięcie ma tam. Nie da rady inaczej. Ten przewód weź, hydraulicznie. Poczekaj, no dawaj. Trzymam go. Wjeżdżaj. Dawaj. O, tak jak teraz. Ciepko jeszcze, do góry. Dobra. Tam, do góry. Tu doszło. Do góry teraz. Lekko do góry, Cofaj, może w pewnie. Dobra, wiesz jeszcze. Dobra, siedzi. No i teraz cofnij do przodu i już. Gdzie masz te zabezpieczenia? Już ci daję, to gdzie one były? To na kombajnie były. Uf, Piotruś. Tu są. Kurwa, ale dojebane. Piotruś, naszykuj jakiegoś patyka pod spód. Nie widzę. Albo okrągłego jakiegoś. Panewkę pod uszta. Dym do te zewnętrzne, tak jak teraz. Do tyłu jeszcze trzeba cofać. Albo tu trzeba napchnąć. Będzie? Daj jeszcze trochę. Dawaj. No, ale trzymaj się na to. Dawaj jeszcze 2 cm musisz. Poczekaj, podłożę kołek pod opony jedno. Zeprzeć tutaj już. Dobra, podłożyłem kołek, dawaj, pchnij. Z tyłu, może, żeby ci kombaj nie poszedł. Poczekaj, a może spróbować delikatnie teraz na dół opuścić podnosi, jak on już jest w tym jarzmie. Wiesz co jest? Jest lekko ze skosa i nie zapnie mu tego. Wszystko
to byłoby dobrze. Ja by go tu trzymał, aby na podstawić tutaj na stawkę i odpiąć to wszystko. I nas mniej goręgami. I napniemy rękami, bo teraz nie dojdzie, bo jest skos. No bo tutaj... To trzymaj go na podnośniku, popuścimy pas tylko. No to może być i tak. Ale tutaj nie może tacy wyłożyć. On tam jest. Jak już pas i popuści, to pójdzie. Kurwa, czekaj, czy to odpuści. Nie, bo on... Ale do końca, do końca, do końca. Do końca jest. O, poszło. Weź go jeszcze. Popuść. Weź to kurwa, pchnij, jak tu jest siedzi nie, na no tym. No ja rusz, trochę. Poczekaj. Daj no brechę łoma takiego. Trochę do przodu. Nie, nic nie odjedzie. Ale nie pójdzie ci, bo widzisz, jak siedzi tu. Nie ruszysz go w tamtę stronę, bo jest zaparty, odciągnij. Musiałby ruszyć centymetr do przodu chociaż. To poczekaj, trzeba tutaj czymś zablokować, żeby to nadciągać. Wyciągnij, czyli się są. Dwumetrowa rura to była, czekaj. Nie jest, już jechał. Mam tu jeszcze wał, stary. Chuja. O, brawo. Jeszcze dobry. Jeszcze. Przejdę. Suwa się, bo... O! O! Jeszcze? Jeszcze? Teraz jest, siedzi. Dobra, siedzi na mnie. Siedzi to. Trzymaj ją na... Trzymaj na podnośniku, bo trzeba teraz te siłowniki założyć. Siłowniki trzeba założyć te. O kurwa, ile pasa. Spokojnie, to się na tym, na podnośniku. Jeszcze trzeba pamiętać o tych kurwa wiesz, o podnośniku. Tak, tak. O osłonach na spód. Ty, a teraz no, podeprze coś, żeby odjechać trasą, nie? Nie, no to on musi opuścić go gardzielom i dopiero siłowniki włożymy, nie? Ale to mi tak mi się odpłonił, bo to rozumie, ale to jest nie. Jebany, ale ciężki. Czyli też się tam nie płonie. Trzeba by cofnąć go. Czyli ten siłownik teraz tu wejdzie. Trzeba go, co? Ten siłownik teraz wejdzie. Nie, będziemy się do góry trochę gardziel jeszcze podnieść i dopiero wejdzie. Dawaj, tak. Czekaj, przymierza. Będzie musiał do góry podnieść trochę. Ograniczmy, no, trzeba włożyć. Od nie, góry nie idzie. Tak, to idzie do bolca. Gdzie musiał do góry? Na górę siłownika. Weź trochę do góry, musisz podnieść gardziel. Deczko. Uważajcie na palce. Nie tak. Weź teraz się. Weź teraz odjeść do przodu. O. Deczko niżej. O, dobra, stop. Chodź, przytrzymaj. Włożysz, a ja spróbuję. Na dół pół centymetra. Pół centymetra na dół. Nie, nie, nie. Coś trzeba wyciągnąć z siłowni. Nie ruszy, nie ruszy. Szpikulka, nie ruszaj nic. Coś się wyciągnął, palce tu pierdaj. Ale to nie za dużo wyjebane. Wyjebany jest. Trzeba by cię... Słuchaj, włóż go tam. Kurwa, za no mały. A brecha? A sama brecha? O, idzie. Idzie. Już jest. Dobra. Tu jest taki pręd. Już jest. Dobra, młotka. Daj młotka. Dobra, złapało już, zobacz to. Zobacz, że sam przyszedł Karol. Na tą schodę. Zobacz, bo to coś tam nie jest tak. O, coś takiego. Tak teraz? No. Daj młotka. Kurwa, młotka. Znajdzie to większego młotka. Siłownik do góry. Do góry? Tak. Jeszcze. Nie, nie wejdź. Dobra, wejdą z tamtej strony. Trzeba coś pociągnąć, naprostować.
kurwa wypadałoby jeszcze. Nie, a tego tam nie wyjdzie? Pociągnąć? Brechą? Od tamtej strony. Od tamtej strony trzeba. A co tu, mówisz, że siłownik siedzi, tak? Ten ma mały tę lampkę. Ten aha, ma. Trzeba by tu go cofnąć, siłownik. Siłownik się przekręcił mnie. To jakbyś dał go do, trochę do góry? Nie. Nie? Okay. Tym weź pogrzebacę mu uszkodzić. Poczekaj! Ten ma tę lampkę. Oj, teraz tu pierdolną z młotkiem. Gdzie jest młotek jak się cięczy? Słuchaj, to okej. Tu, puszcza do góry. Dobrze, jest wszystko już dobrze. Idzie? Co do góry? Słuchaj tam. Te siłowni trzeba było, tak. Przekręcić go. Tu. O. No i teraz dalej sztuki. Tu samą sprężynę. O, teraz. Poszedł, nie, za sprężynę. Dobra, poczekaj. O. A do przodu się do pociągnąć, czy nie? Tak. Do przodu, do ten siłownik? Tak. O, sorry, panu potrzymaj tę górę. Trzyma. Kurde, że nie wejdzie. Trzeba uruchomić te... Kurwa, po centymetra. Dobra, porwę, weź to z drugą stronę. Wisi trochę o własnych siłach. Teraz z drugą stronę. Trzeba olej zalać. Jak tu siedzi? Jego można schować. Bardzo wystaje. On tu musi. Trzeba by ten przewód odkrył. Mamy przyczynę, bo pisali się, że silnik nie wytrzyma. Gówno. Nie wytrzyma, bo korek ciśnienia oleju na filtrze był odkręcony. To jest jakiś mechanik jak z pizdy gwóźdź, bo mechanicy jak z pizdy gwoździe to robili. Ale już jest naprawione wszystko. Silnicy ładnie pracują, gdzie śmiga aż miło. Już gardziel jest, oczekajcie. Kamerka czyszczona. Jedyny mankament to muszę zmienić. Podałem ze Stachem. Nie wiem, zapomnieliśmy się i trzeba przełożyć pas teraz do góry od niestety gardzieli. Czekajcie, to nie przejdzie jak się. U, gówno nie przejdzie za tym. Tu jest to koło. Nie przyciśnie się. Trzeba to koło odkręcić niestety. I tak, to samo. 17, ja to od razu kręcę, chłopaki wjeżdżają headerem, zaraz przyjadą, zobaczycie. I tyle chciałem powiedzieć na temat silnika. Silnik pracuje teraz pięknie, filtr zamieniony, olej zamieniony, także będzie pracował, będzie żył. Kumpel mechanik, który robił go na Andori, zjadł na tych silnikach, bo robił serwisiek dawno lat temu, wymienił tyle silników, zrobił tyle silników, zbadał nam to wszystko jak Bóg przykazał i fabryka. Jeszcze na pompie jest dobrze dany podobno, bo aż silnikiem rzuca. Dobra. No to co, zaraz się widzimy, chłopaki przyjadą. Trochę w tamto, no. I prosto teraz. I prosto. Cofnij do przodu. Prościutko. Prościutko. Prościutko, cofaj jeszcze. Jeszcze. Jeszcze możesz dekczko, chyba że zostawiasz. Dobra. Mamy to. Co? Ja mam zaświecone to się wstawi. Ręczne świeci? Nie. 30 świeci. A przekraj za cyjkę? No tak to się świeci. No, świeci się. Może do ręcznego coś jest. I co trzeba będzie zdejmować? No, muszę zdjąć to koło. Tu dwa, obydwa? Jedno duże wystarczy. Tego małego nie trzeba przecież. To trzeba zdejmować. Napinasz tylko wypieprzyć. Już. No cóż, trzeba to odkręcić i już. No to musisz znowu to blachę przypisać. No właśnie tak robię.
samochodami jadę. Teraz jak to co będzie trzeba robić? To będzie trzeba wszystko demontować. Tu rozpiąć, tu łańcuch zdjąć. Tu poluźnić, to i tu spawać. I tu zespawać i już. Tu obudowę zobaczyć, czy jest dobra. Tu pospawać. Tu to trzeba wziąć, nagiąć. No tylko tu zrobić i to, i w sumie tyle. To o, tam blacha, to tam chuj chodzi o ten kątownik, tak, żeby naprawdę, tu był. To ten kątownik się nie trzyma na blasze, tylko on się na trzyma tym, tu. No właśnie, o, żeby ten kątownik się trzymał ramy. A jego tu nic w ogóle nie przyspawało, tylko dojebały do blachy. Ramy się musi trzymać, najważniejsze będzie auto.